Witam, tu pan Motowidło. Jeżeli ciekawi was, od czego to wszystko się zaczęło, to zapraszam na długo wyczekiwany pierwszy odcinek z serii o konstrukcjach FMZ. Będzie trochę bardziej praktycznie, trochę bliżej tematów współczesnych, a nie jeden z was z pewnością sięgnie pamięcią do swoich lat dziecięcych, kiedy maszyny te były jeszcze w użyciu. A cofnąć będzie się trzeba dość znacznie, bo konstrukcja ta powstała w 1948 roku, a ostatnia żniwiarka zeszła z taśmy produkcyjnej 51 lat temu, wyparta ostatecznie dopiero przez kombajn Z040 Bizon. Cofamy się więc do samych początków państwowej spółki Fabryka Maszyn Żniwnych. Żniwiarka przodownica, bo o niej mowa, była pierwszym znaczącym sukcesem w powojennej historii fabryki. Prototypy oraz wdrożenie jej do produkcji zbiegło się z nadaniem ostatecznej nazwy zakładowi oraz sprofilowaniem go właśnie w kierunku maszyn żniwnych. Ale zanim wgryziemy się w kulisy powstania tej konstrukcji, kilka słów o tym, czym właściwie jest żniwiarka. Żniwiarkami w XIX wieku określało się kobiety, które kosiły zboże przy użyciu sierpa. Sierp w owym czasie był uznawany za najbardziej ekonomiczne narzędzie do zbioru zbóż, zapewniające małe straty ziarna i prostą słomę. Dopiero po I wojnie światowej do cięcia zboża na terenie Polski zaczęto używać kos. Było to zasługą zwiększenia wydajności upraw. Musiało minąć kolejne kilkadziesiąt lat, aby proces żniw usprawnić na masową skalę przy użyciu maszyn. Choć nie wszędzie, bo w trudno dostępnych miejscach bądź na pochyłych polach ręczne czy tradycyjne żniwa były koniecznością nawet w czasach PRL. Pierwsza żniwiarka powstała w 1831 roku w Stanach Zjednoczonych, a jej twórcą był nikt inny jak Cyrus McCormick. Było to rozwinięcie konstrukcji kosiarki o mechanizm odsuwania skoszonego materiału, które później można było układać w snopki. Ta zdawałoby się niewielka innowacja, która polegała na połączeniu kilku znanych już patentów w jedno urządzenie, znacznie usprawniała prace żniwne. Była to pierwsza zaawansowana maszyna skonstruowana specjalnie do żniw. Maszyna dzięki mechanicznej kosie zastępowała kilku kosiarzy. Podajnik czy stół, na które leciały ścięte kłosy, ograniczał straty ziarna, a drewniane obrotowe grabie ułatwiały pracę wiązaczom snopu. Przy sprawnej organizacji pracy żniwiarka mogła wykosić do 0,5 hektara zboża dziennie, znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na siłę roboczą. W Stanach Zjednoczonych wynalazek ten spowodował w XIX wieku odpływ pracowników z farm do miast, natomiast w powojennej Polsce miał pomóc z niedoborem rąk do pracy w ogóle, a w rolnictwie w szczególności. Jak potrzebny był to w Polsce sprzęt, niech świadczy fakt, że produkowana była 22 lata, równie długo co Bizon Super, z początku ratując kraj od widma głodu, następnie stając się dostępną i powszechną na terenie całego kraju dla rolników indywidualnych, na długo zanim upowszechniły się kombajny. Kulisy jej powstania wiążą się nierozłącznie z osobą Anioła Urbańskiego, który piastował w tamtym czasie stanowisko kierownika działu produkcji maszyn rolniczych. Miał on dużo doświadczenia przy tych konstrukcjach, gdyż jak pamiętamy z poprzednich odcinków, w latach międzywojennych jego zakład z powodzeniem remontował importowane żniwiarki, a nawet posiadał autoryzację na serwis produktów tego typu amerykańskiej firmy Milwaukee Harvester, która na tym etapie historii była już częścią International Harvester, wraz z połkniętą przezeń firmą McCormick. Tam z kolei praktyki odbywał niegdyś Izydor Sarna. Jak widzimy, zarówno technologia, jak i wiedza wędrowały po świecie jeszcze przed etapem globalizacji, często oddziałujące na nasze życie w najmniej spodziewanych okolicznościach. Idąc śladami dawnych właścicieli fabryk z Płocka, musimy dojść do wniosku, że także spora część przedwojennych pracowników FMZ posiadała niezbędne doświadczenie przy pracy ze żniwiarkami. Nadało to dynamikę ówczesnym staraniom. Upór Anioła Urbańskiego oraz entuzjazm załogi zdołały przekonać dyrekcję zakładu do podjęcia ryzyka. A wiązało się ono nie tylko z ośmieszeniem w razie ewentualnej porażki, ale mogło też przekreślić dalszy rozwój fabryki z uwagi na nieprzychylne temu pomysłowi władze partyjne. Nikt nie dawał szans zakładowi na produkcję skomplikowanej maszyny zaledwie 3 lata po wojnie. Żniwiarki były znane na świecie już od ponad 100 lat, kiedy w Płocku zbudowano pierwsze 15 sztuk całkowicie polskiej maszyny. Ekipa złożona z 15 członków załogi pracowała w pocie czoła przez 3 miesiące przy tym projekcie, w rekordowym czasie budując pierwsze prototypy. Była to już konstrukcja dojrzała, oparta na nowoczesnych rozwiązaniach podpatrzonych w zagranicznych konstrukcjach.
W zasadzie zawierała wszystkie sprawdzone patenty. Od kosy, przez podnośnik wyległego zboża, mechanizm obrotu grabi, aż po napęd. Jej szerokość robocza wynosiła 1,5 metra. Miała w pełni osłonięte mechanizmy i cechowała się małymi oporami. Za napęd służyły konie, a koła były metalowe. Co ciekawe, grabie wykonane były z drzewa bukowego, które było po prostu dostępne w kraju. W tym czasie żniwiarki zagraniczne miały grabie z jesionu. Niewątpliwie był to sukces inżynieryjny oraz organizacyjny płockiej fabryki, gdyż nie dość, że była to najbardziej wymagająca konstrukcja w dotychczasowej historii przemysłu maszyn rolniczych w Płocku, to jej wdrożenie do produkcji nastąpiło w bardzo trudnych czasach powojennych. Ryzyko, ofiarność i poświęcenie załogi, a mowa tutaj o pracy po 16 godzin dziennie, opłaciły się. 10 lipca 1948 roku pierwsze żniwiarki wyruszyły na pola majątku Grodkowo w powiecie płockim. Tam oraz w kilku innych ośrodkach, gdzie pierwsze 15 sztuk było testowane, stwierdzono, że w pełni spełniają one założenia konstrukcyjne. W Grodkowie wkrótce pojawił się więc minister rolnictwa oraz dyrektor Zjednoczenia Producentów Maszyn Rolniczych. Obserwowali oni pracę maszyn. Były to trudne żniwa z uwagi na wyległe zboże i częste opady. I gdyby nie 9 dostarczonych tam ogółem na testy żniwiarek, nie zebrano by zboża na czas. Ten ciężki egzamin konstrukcja zdała wzorowo, przypieczętowując los fabryki 6 sierpnia 1948 roku, według legendy w samo południe. Żniwa 1948 roku w Grodkowie określiły bowiem profil produkcji zakładu. Od września tego samego roku stał się fabryką maszyn żniwnych w Płocku. A w roku kolejnym produkcja pierwszej maszyny żniwnej, żniwiarki Przodownica, ruszyła pełną parą. Miarą sukcesu były kolejki chętnych rolników z całej Polski, którzy chcieli kupić nowy sprzęt wyprodukowany w całości w Polsce. Wszystko to osiągnięto na często przestarzałym bądź prymitywnym wyposażeniu fabryki w latach niedoboru surowców i środków niezbędnych przy produkcji. Inżynier Wacław Wojciechowski, późniejszy dyrektor generalny FMŻ, podzielił się ze mną pewną anegdotą. Na początku produkcji żeliwo, z którego odlewany był korpus maszyny, nie było dostatecznie mocne, gdyż dobry towar szedł dla wojska. Dopiero podczas wizyty z ministerstwa poruszono ten temat, pokazując uszkodzone żniwiarki i jedynie osobiste wstawiennictwo jednego wysokiego rangu urzędnika pomogło załatwić dostawy lepszej jakości surowca. Były to czasy improwizacji, ciągłej walki z zdawałoby się błahymi problemami oraz całkiem poważnymi ograniczeniami wynikającymi z polityki centralnie sterowanej. Gdyby nie ogromna motywacja załogi, świadome jak potrzebne były to maszyny dla polskiego rolnictwa oraz upór i wiara w sukces, to FMŻ mogłoby nigdy się nie rozwinąć. Okres ten był także bardzo motywujący dla załogi. Rozwinęła się inicjatywa, tzw. racjonalizatorstwo i wynalazczość, co w czasie socjalizmu było poparte sprawnym systemem nagród oraz innych korzyści dla pracowników, jak i zakładu. Fabryka maszyn żniwnych stała się także motorem napędowym dla miasta, będąc wciąż największym pracodawcą w regionie. Przez 22 lata produkcji wyprodukowano około 130 tysięcy żniwiarek Przodownica. Motorem tego sukcesu byli wieloletni pracownicy, którzy wiązali się z zakładem często na całe zawodowe życie. Wtedy byli to głównie pracownicy przedwojenni, ale za ich przykładem szły już młodsze pokolenia. Konstrukcja była udoskonalana z biegiem czasu. Model Z5A w roku 1963 doczekał się większej modernizacji, oznaczonej jako Z5B, wyposażony w ogumione koło napędowe. W miarę postępów w mechanizacji rolnictwa powstała także wersja podczepiana do ciągnika. Żniwiarka przeżyła kilka innych, dużo bardziej skomplikowanych maszyn, bo już w kilka lat po uruchomieniu produkcji Z5A załoga FMŻ rzuciła się znów na głęboką wodę, przygotowując się do produkcji pierwszego w kraju samobieżnego kombajnu. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, a motowidło.